Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed niedzielnym spotkaniem Cracovii w Poznaniu, przed potyczką Lech Poznań-Cracovia. Tradycyjnie jest z nami trener pasów, pan Michał Probierz. No i też tradycyjnie oddaję Państwu już głos, zachęcając do zadawania pytań. Michał Trela. Dzień dobry. To chciałbym zacząć od sytuacji kadrowej, bo z tego co wiadomo, do Michala Siplaka wśród nieobecnych doszedł też Rubio i jakby pan mógł powiedzieć, czy ktoś jeszcze i pytanie, co z Rubio się tam dokładnie wydarzyło? No rzeczywiście Rubio jest w szpitalu i przez najbliższy tydzień na razie tam prawdopodobnie spędzi, ale gdzieś na około miesiąca jest na razie według wstępnej diagnozy wykluczony, także na razie na niego nie możemy liczyć. Tak, Michał Siplak, no to dalej to akurat no, też nie jedzie na reprezentację, także zostaje tutaj, rehabilituje się i mam nadzieję, że później już dojdzie do normalnie do drużyny i wszystkie treningi już będzie przeprowadzał w pełnym wymiarze. Jakieś tam drobne jeszcze urazy są, ale mam nadzieję, że sztab medyczny zrobi wszystko, żeby postawić tych zawodników na nogi. Michał Knura. Trenerze, ja o tego Rubio chciałem dopytać, jakby jak się to objawiło, że ma problemy. No, to podczas treningu, czy jakieś badania lekarskie? No to akurat to w zeszłym tygodniu przed samym meczem, bo akurat do ostatniego, przed samym przyjazdem na zgrupowanie akurat miał gorączkę i myśleliśmy, że jest to jakieś tam drobne i pojechał do domu, dlatego nawet nie był na zgrupowaniu w pokoju i zrobiliśmy później badania wszystkie dopiero po meczu i okazało się, że jest tam to poważniejsze i musi zostać w szpitalu i trzeba mu życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze w tym wszystkim. To zapalenie opon mózgowych. Jacek. Panie trenerze, pozostając przy sprawach kadrowych, to chciałem zapytać, no bo już się kończy okienko transferowe, czy w pańskiej koncepcji budowy zespołu jest miejsce dla Tomasa Westenickiego i Jarosława Michalika? No obaj się ostatnio pokazali na meczu rezerw. Jak ich pan w przyszłość widzi? No są zgłoszeni do rozgrywek jeden i drugi i mają normalnie, tak jak wszyscy zawodnicy, no mają podpisane kontrakty, to trudno, żeby z nich nie korzystać i dlatego też teraz zagrali pełne spotkanie. Akurat wygrali spotkanie w drugiej drużynie, na którym byliśmy tam wszyscy trenerzy i na pewno przeanalizowaliśmy to i Westenicki jedzie z nami na mecz do Poznania, a tam reszta zawodników, którzy zostają, będą grali w drugiej drużynie w meczu jutrzejszym. Pytam, a Michalik, no bo już mówię, to okienko się no, zamyka. No jednym i drugim mówię, no nie, na razie są normalnie, a okienko jest do drugiego teraz, także no wszystko może się wydarzyć, bo to ktoś przyjedzie, nagle wyłoży 5 milionów euro za kogoś, to jest i się sprzeda zawodnika, to nie ma tak, no w Polsce nie ma zawodnika do utrzymania, jeżeli przyjdzie wysoka oferta. Ja chciałem zapytać konkretnie o mecz z Lechem. To jest drużyna, która mnóstwo pochwał zbierała za dotychczasowe swoje występy, chociaż tak jak ja oglądałem ich mecze, to oni mieli takie momenty, gdzie grali naprawdę super przez kilkanaście minut, ale całego meczu takiego naprawdę dobrego w ich wykonaniu nie widziałem. Były takie okresy, że dawali się po prostu rywalowi nawet z momentami stłamsić albo oddawali kompletnie inicjatywę. Jak pan myśli, jak do tego Lecha trzeba będzie podejść? Czy będzie pan chciał właśnie takie momenty ich słabszej gry wykorzystać? No to jest... Zaczęli mają 11 punktów i była to wielka niewiadoma dla nich. Dla nas to jest bardzo fajny mecz kolejny, bo z ostatnich czterech meczy ten, który najlepiej zagraliśmy, to przegraliśmy. I to jest właśnie ten paradoks często piłki. Lech ma na pewno wielu doświadczonych zawodników, bo tak się ciągle mówi, że gdzieś tam się zmieniają, a ta większość tych zawodników gdzieś tam zostaje. Jest to stabilne i jest to też zespół, który ma bardzo doświadczonych zawodników, ci co wchodzą też i to bardzo często oni też zmieniają oblicze meczów. Widać
widać, że mają momenty tak jak w Rakowie, gdzie prowadzili bardzo szybko. 2-0 są bardzo groźni. Jeftić, który teraz widać, że jest takim motorem napędowym tego zespołu i tutaj musimy na niego zwrócić bardzo dużą uwagę. Jest też grupa zawodników, która gdzieś tam walczy jeszcze też o wyjazd i to na pewno mają tutaj kilku zawodników, którzy gdzieś tam też chcieliby na pewno wyjechać do zagranicznego klubu. Teraz też to taki mecz jak u siebie, jest to dla nich na pewno po porażce ze Śląskiem tym bardziej mobilizacja, ale my też pokazaliśmy, że potrafimy grać i dlatego ten tydzień przygotowywaliśmy się bardzo pod właśnie ten agresywny pressing Lecha i na pewno musimy im przeciwstawić bardzo agresywną grę, bo tak grają u siebie. Panie trenerze, kibice już chyba 13 lat czekają na zwycięstwo Krakowi w Poznaniu. Wiadomo, zawodnicy przychodzą, odchodzą, no ale kibice są cały czas. Czy drużyna, profesjonalna drużyna jakoś myśli w ten sposób? Panowie, no 13 lat tutaj kibice czekają na zwycięstwo w Poznaniu i trzeba do tego jakoś podejść? Czy to jest taki temat ciekawostkowy bardziej? Drużyna jako profesjonalna grupa no nie robi sobie z tego wielkich jakichś rzeczy. No kiedyś było tak, że jak z Lechem grałem, to chyba teraz jest to przeciwnik, tam gdzieś nawet wyczytałem, że 31 raz z nimi gram i jak były statystyki, jak prowadziłem Polonię, Widzew, no to te statystyki były zdecydowanie na korzyść Lecha i to jest tak, że dzisiaj jak się patrzy, to chyba tam mam 13 zwycięstw, 14 porażek, chyba 3 czy 4 remisy. To jak się patrzy na to, to można ich ograć i to tu czy tam, dlatego nie ma co na to zwracać uwagi. Statystyki są też fajne po to, że one się często zmieniają, a jak pan mówi 13 lat, to nie może być nic lepszego niż po 13 latach się przełamać. To jeszcze obok pomocy chciałbym spytać, no bo Rubio ostatnio dawał dobre impulsy i pytanie, czy tutaj to rozwiązanie z Rafą Lopesem jako lewym pomocnikiem to pana zdaniem jest jakieś takie, które może na dłużej być, czy było to typowo pod Arkę? Nie, tutaj graliśmy w sparingach też w takich ustawieniach różnych, dlatego chcieliśmy zawsze tych uniwersalnych zawodników takich, którzy są i tutaj pod tym względem to też ułatwia. No Filip grał bardzo dobrze w drugiej drużynie, pokazywał też bardzo dobre impulsy, jeżeli chodzi o mecze tutaj drugiej drużyny. I to samo tak z nim rozmawiałem, bo gdzieś tam te wszystkie plotki, które się przewijają o jego wyjeździe i tam różne takie sytuacje, które gdzieś tam wychodzą, że gdzieś tam ma iść, czy jeden, czy drugi zawodnik, to ja ciągle zwracam im uwagę na to, że jak była grupa zawodników, która ze mną pracowała, to byłem pierwszy, który powiedział jednemu czy drugiemu zawodnikowi, że to czas do niego, żeby wyjechał, a to teraz też widzę po tych zawodnikach, że oni muszą bardzo dużo jeszcze pracować nad tymi drobnymi elementami i to jest tak, że często jak my się właśnie czepiamy, ja nie mogę znieść tego, jak czytam tych piłkarzy, którzy wyjeżdżają za granicę i oni mówią, że tam oni dopiero się nauczyli grać, bo jak nam się zwraca uwagę, jak my zwracamy często uwagę na te detale, to się z nas śmieje, że czepia się trener, że ciągle jest upierdliwy, a na zachodzie mówi się, że to jest profesjonalizm i to tak trochę tym wszystkim zawodnikom i ja akurat w Bundeslidze więcej obiadów zjadłem niż grałem i tak właśnie patrzę i mam jakieś porównanie do tych zawodników i patrzę, dlatego często ich przestrzegam przed tym, że zanim wyjadą, to powinni być dobrze przygotowani. Pamiętam, że ja mam pytanie o to, co będzie po meczu z Lechem. Tam jest przerwa na reprezentację. Jakie Krakowie ma plany na ten czas? No tutaj akurat trzy dni zawodnicy dostaną wolne, bo nie mieliśmy też takiego momentu, żeby się tak dobrze zregenerować. Mamy też bardzo dużo obcokrajowców, dlatego też ważne, żeby oni czasami sobie polecieli do domu nawet na jeden czy dwa dni i później przygotowujemy się do meczu już z Piastem w poniedziałek i dwójka zawodników, Pestka i Lucjusz, wyjeżdża na kadrę, a resztę zawodników, niektórzy będą trenowali w drugiej drużynie, ci młodsi, a
reszta zawodników ma wolne. Nie gramy żadnego sparingu, mieliśmy najpierw w planie, ale chcieliśmy w inny dzień zagrać niż tam parę zespołów chciało, a nie chce grać w sobotę, tylko chce grać później, a i dlatego w tym nie zagramy w tej przerwie meczu, jeżeli chodzi towarzyskiego, a ci, co będą mogli, to będą grali w drugiej drużynie mecz mistrzowski. Przy okazji, panie Kamilu, najlepszego, bo słyszałem, że ślub pan wziął. Czy są jeszcze pytania? Tylko, że pytania nie ma, to mnie zmartwiło. Nie ma pytań, to oczywiście dołączamy się również do gratulacji w związku ze zmianą stanu cywilnego dla redaktora Kamila Kani. Dziękuję bardzo. Dzięki.